Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na sobotę. Sobota, dzień nowiu. Ciekawe, czy pokaże się to w kartach. Ta zmiana rzeczywiście się pokazała, ale w jakiś sposób będziemy rozpamiętywać jakieś stare historie. I to będzie się działo w naszej głowie, dlatego że to, co w tym akurat dniu się pokazało, to są bardzo takie wysokie wibracje, ładne energie. Nie będzie powodu do tego, żeby mieć takie smutki. Wydaje mi się, że z tyłu talii mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego w nas jest taka zadra pokazana tutaj w tym dniu. Za chwilę Wam powiem, o co może chodzić, ale na razie skupię się na tym, co będzie się działo w tym danym dniu. A więc tak jak już powiedziałam, możemy mieć dzisiaj jakiś smutek. Możemy rozpamiętywać coś, płakać nad rozlanym mlekiem, mieć w pamięci jakieś takie negatywne wydarzenia. Tymczasem w dniu dzisiejszym pokazały mi się jakieś miłe spotkania, fajni ludzie wokół nas, takie dobre wibracje i dobrzy ludzie, których dzisiaj spotkamy, może przez przypadek, może też będziemy umówieni z tymi osobami. W każdym razie tutaj mi się jakieś spotkanie w bardzo ładnej energii pokazało. To również może oznaczać randkę, to również może oznaczać jakąś taką miłą rozmowę, która ma w sobie dużo romantyczności. Ale nie tylko. Na przykład możecie odkryć, że osoba, z którą macie jakiś kontakt taki romantyczny, może być waszym wspaniałym kumplem, tak? I tutaj mi się w tej karcie to pojawiło. Może takim remedium na to, na ten smutek, który pojawi się w dniu dzisiejszym, będzie uświadomienie sobie tego, ile miłych, fajnych rzeczy dzieje się tu i teraz wokół was. I może właśnie, jak spojrzycie z taką intencją na to, to wtedy zmieni się to wasze postrzeganie. No i obiecałam wam, że powiem, o co chodzi, o co może chodzić w związku z tym smutkiem, który się pojawił. A mianowicie tutaj mi się koniec jakiejś sytuacji pokazał. Będziecie rozpamiętywać jakąś sprawę, która już się wydarzyła. Coś prawdopodobnie może wam się przypomnieć. Tutaj czujecie duży niesmak, tam prawdopodobnie była jakaś kłótnia, taka nieprzyjemna wymiana zdań. Dużo was to kosztowało i takie nieprzyjemne wspomnienia mogą wam w związku z tym towarzyszyć. Ale pamiętajcie, że to dzieje się tylko w waszej głowie. Zresztą wydaje mi się, że może to mieć związek z czyszczeniem jakichś takich nagromadzonych złogów, jakichś negatywnych emocji w związku z tym, co się dzieje na niebie, tak? W związku z tym nowiem. Także tutaj jak najbardziej naturalne jest to, że mogą wam takie negatywne emocje towarzyszyć. Poobserwujcie sobie je, zobaczcie i to prawdopodobnie ulegnie zmianie wieczorem. Także takie informacje, jeśli chodzi o sobotę. Dajcie znać, jak u was przebiega ten dzień, czy wszystko ok, czy ten NUF daje o sobie znać. Ja wam ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego, udanego dnia i do usłyszenia już w kartach dnia na niedzielę. Pa, pa!